Tak? Można sobie stanąć tak. I teraz może wyjaśnię, że dlaczego wprowadziliśmy równoczesny pomiar wzrostu i krocza. Do tej pory wykonywaliśmy to oddzielnie. Żeby mieć jak najdłuższe narty, wyciągamy się do pomiaru wzrostu, tak? Jak najbardziej. A co za tym idzie? Podnosimy krocze, tak? W momencie, kiedy robiliśmy to oddzielnie, zawodnicy wyciągali się do pomiaru wzrostu, stawali jak najniżej do pomiaru krocza. W tej chwili ten pomiar wykonywany jest równocześnie. Okay. Można powiedzieć, wykorzystać ten fakt na swoją korzyść, tak? Natomiast w tej chwili, wykonując pomiar wysokości krocza i wzrostu równocześnie, no to zawodnik ze sztabem musi podjąć świadomą decyzję, na czym mu bardziej zależy. Czy chce mieć dłuższe narty, czy chce mieć większy luz w kroczu, tak? Nie jest w stanie już tego zrobić, wydłużyć się i równocześnie obniżyć krocza. Każde wydłużenie ciała, napinanie się do góry powoduje równoczesne podniesienie się krocza. I w drugą stronę, jeżeli stajemy nisko i luźno na nogach, żeby mieć niski krok, automatycznie schodzimy z wysokości. Więc tutaj to już jest świadoma decyzja zawodnika. No i w zależności od tego, no to tak samo musi się potem do tego startu ustawić. Jeżeli się naciągnął, no to na starcie też się musi naciągać, bo inaczej nie będzie w stanie osiągnąć wymaganej wartości. Jeżeli robił to na tak zwanym luzie, bo nie skacze na maksymalnie długich nartach, nie potrzeba mu 2 cm wzrostu, to najpewniej nie będzie miał żadnych problemów. No trudno mi powiedzieć, no może być na początku lekkie zamieszanie, tym bardziej, że te dyskwalifikacje z doświadczenia wiem, że zazwyczaj zdarzają się na początku stawki. Tych zawodników może trochę mniej doświadczonych, prawda, mających gorsze wyniki i mniej z punktów startujących gdzieś tam na początku. Natomiast nie wiem, jak Państwo zauważyli wczoraj, te dyskwalifikacje się zamknęły. Dużo tego było. Ale na początku, tak? My to mówimy na pierwszej kartce, że na pierwszej stronie listy startowej, a potem już była jedna tylko, na drugiej i na trzeciej. Także no tutaj wchodzi duży profesjonalizm w grę. Jeżeli są zawodnicy, którzy bardzo profesjonalnie podchodzą do sportu i doświadczyli w swoim skokowym życiu już wielu zmian. Pewnie co parę lat są takie zmiany, do których muszą się przyzwyczajać. Jak mówię, nasze przepisy są reakcją na zachowania zawodników.